Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Blood Omen. Ciąg dalszy naszej jazdy po Nozgoth. Okej, okay, teraz muszę sobie przypomnieć, skąd ja wyleciałem. Dobra, tam jest skrzynka. A, tu jest strażnik. Tak, nie ma to jak odradzanie się wrogów. No i... to było proste. No. A tak, trzeba jeszcze skopa w pancerny zad. Nikt nie widział? Okej. Okay. No dobra. Ale przypominam sobie, to skrzynkę już wziąłem. Okej, czyli musicie zapamiętać, że jeśli gracie w tę grę, to musicie jednak po każdym wczytaniu skrzynkę, okoliczne skrzynki sprawdzać. O, tamten gościu też jest. No i może pokażę... może mnie nie zaatakuje. O, jest. Okej, okej. Myślałem, że ta rozmowa będzie ciekawsza. I zobaczmy. Właśnie w taki sposób możecie atakować wrogów za pomocą skoku. Widzimy czerwony celownik. Go! I zobaczmy, czy uda mi się jeszcze raz to zrobić. Nie, nie uda się. Może jednak? Nie. Okej, chodź, podjeżdżaj. Ach ty... Oh yeah! Rany, zdublowane krzyki. Niech spadły mi klatki. No, zobaczmy. No dobra, chyba jest nieco lepiej. No dobra, tym razem nie będę zabijać tego strażnika. Niech sobie żyje. Czyli mamy udać się do tawerny czy pubu pod Czerwonym Krukiem. Tak, to jest tych dwóch gostków. I zero otwartych drzwi. Dobra, zakładam, że coś w tamtej okolicy jest ważnego, poza zapisem. Okej, tam jest coś ważnego. Jeszcze zobaczmy drzwi. Nie, nie ma. Nie ma przejścia przez drzwi, ale jest za to mgła, przynajmniej trochę. No, no. Aha, out of face. Okej, czy drugi podejdzie? Podejdzie. Zawsze podchodzą. Tak, tak, sprawdź, co się stało z twoim kolegą. Może wejść bardziej w mgłę. A, zresztą. Już? Uuu, trzeci. To było dobre. Niestety ja mam miecz, a wy drewniane pałki. Okej, standardowo czyścimy z krwi. No. Tak, jeśli chodzi o trudność, to ten poziom nie należy do jakichś szczególnie skomplikowanych. Zawsze mnie ciekawiło, czemu niektóre ogłoszenia czy plakaty są tutaj po francusku. A.
Nie wiem, nigdy nie napotkałem się na żadną informację, że Meridian ma coś wspólnego z Francją czy z francuskim. Okej, czyli jak widzimy, jesteśmy za jakąś częścią, za barierą. I tu mamy ten pub. Tak, wszyscy narzekają na Serafanów oraz ich podatki. Zobaczmy wejście, nie ma wejścia. A także niewidzialna ściana, dobra. Żeby już nie przedłużać, idziemy do tego pubu. W pubie mają takie rozrywki jak trenowanie łucznictwa. To jest ciekawe, już sam, przy samym wejściu jeszcze. Okej, tak, pominąłem jeden dialog, ponieważ nie poszedłem na ten mostek na zewnątrz, który pewnie większość z was widziała. Wtedy po prostu byśmy nie zostali wpuszczeni, byście jeszcze usłyszeli dialog, że ta strefa za drzwiami jest tylko dla pracowników Duncana. Te lampy wyglądają jak... co to było? Jak pewna amunicja w Quake 2. No, nieważne. Zatem zobaczmy. A właśnie ten gościu to Duncan. Fucker. Przejście dla wszystkich. Tak, to jest strefa tylko dla pracowników i tylko dla bandytów. O rany, atakujesz? Więc są jacyś niezbyt zdecydowani w zabijaniu Kaina. Trochę krwi, trochę umrzyj. Wow. Tak, ale ściema. Strefa dla pracowników. Ciekawe jakiego rodzaju pracowników. No, w każdym razie zobaczmy skrzyneczkę. Tylko błogosławiająca broń, czy błogosławiająca... Nie, a, dobra. Myślałem, że to ta skrzynka wzmacniająca błogosławieństwo mi się przypomniało, nie wiem czemu. Krew. Trochę straży. Raz, dwa. I tajemnicze rury z magią. Niestety są nieaktywne. Okej, zobaczmy jeszcze raz. A tam u góry. Wykonajmy nasz piękny skok. Nie to.